231 km, a ona mówi, że będzie następna cięższa eskapada. To jest po prostu... Nie, więcej przewyższenia trzeba wrzucić, bo widzę, że tutaj trochę za mało było. No i jestem w Barczewie, w rodzinnym mieście Gosi Jasińskiej, skąd wyruszam, aby spotkać ją po drodze, myślę, że gdzieś w okolicach Pasymia, i dołączyć do niej na ostatnie kilometry akcji Rowerem do Marzeń. Dzisiaj jest sobota i Gosia około 17.30 przyjedzie tutaj na Plac Ratuszowy w Barczewie po prawie 2 tygodniach, kiedy to wyruszyła z Lucchi w Toskanii. Witamy na Mazurach. Słuchajcie, ta trasa końcowa Gosi jest poprowadzona rzeczywiście po Mazurach, po takich typowych Mazurach pagórkowatych, wsiami takimi tak zwanymi daleko od szosy, gdzie nawierzchnia jest beznadziejna, gdzie jest pełno dziur, pełno pagórków, tak jak powiedziałam, ale jest bardzo, bardzo pięknie. Tutaj do 1945 roku były tereny Prus Wschodnich, czyli III Rzeszy, uważanych za takie Niemcy B, ale i tak w stosunku do Polski były to tereny bardziej rozwinięte. Na przykład wsie były z założoną elektrycznością. Jestem w Pasymiu, co oznacza, że spotkanie z Gosią coraz bliżej. Kawka w Pasymiu. Gosia jest już całkiem blisko, także piję i jadę w tamtą stronę i pewnie już za chwilę się spotkamy. No i jesteśmy już razem. Gosia, powiedz, jak się czujesz, to już naprawdę końcówka. No właśnie, końcówka zawsze jest najtrudniejsza. Końcówka. Ale damy radę. Damy radę. No właśnie, jesteśmy już... No nie wiem ile, 20-30 km od Barczewa. Myśmy także, że 20. No, 20, także ostatni fragment. I jedziemy pod ratusz, a tam będą niespodzianki. Ale jeszcze chciałam powiedzieć, że dzisiejszy etap, mimo że najdłuższy, to dziękuję panom z Legii Warszawa, Michałowi, Piotrowi, który mi towarzyszy od granicy. No i Marcinowi, który po drodze dał użyciem koła również, więc leciało szybko. No, pozdrawiamy panowie, jakieś tam pozdrowienia z tyłu poproszę. Dobra, lecimy. Małgorzata Jasińska, wielkie brawa, kochana. Cieszymy się, że jesteś cała i zdrowa z nami. 2000 km z Włoch do Warczewa. Niesamowita kobieta, mistrzyni Europy, mistrzyni Polski, dla nas mistrzyni świata, prawdziwe. To jest Gosia dotarła do Barczewa, w tej chwili trwa jej powitanie w Barczewie. Zapraszamy. Są rodzina, znajomi, mieszkańcy, no i teraz czas na fiestę. Dziękuję. Siostrzenie. No i chciałam powiedzieć, że dziękuję rodzicom, że powiedzieli, że mogę jechać, bo mama chciała pojechać ze mną samochodem, więc zaufała, że dam radę. I dziękuję Tomkowi i Ninie, którzy pomogli mi zrealizować to marzenie. No, my jesteśmy bardzo dumni z Małgosi i chcieliśmy, żeby to było takie specjalne powitanie, ale też nie aż tak, żeby ją za mocno zszokować, żeby jakoś jej przeszkodzić w tej całej jej przygodzie, w tym planie. Więc przygotowaliśmy jej powitanie poprzez prezenty przy ratuszu. Przecięła jakby swoją jazdą szarfę i wyjechał też jej naprzeciw wóz transmisyjny naszego Domu Kultury i Radia Warmia Barczewo, bo Gosia była częstym, znaczy tak
wydaje mi się, że częstym gościem w naszym radiu. No i jest naszą wybitną kolarką, naszą mieszkanką, z której jesteśmy bardzo dumni. Przyszedł pan burmistrz, wręczył jej prezenty, statuetkę, podziękowanie od naszych mieszkańców i medal specjalnie zrobiony na zajęciach ceramicznych, specjalnie zrobiony piękny złoty medal mistrzowski. Powiedz jeszcze, jak się za nami jechało? Było tempo dobre? No tempo to było niesamowite, no my jechaliśmy po prostu normalnie samochodem, nie tak. Naprawdę mieliście bardzo dobre tempo, super. No i ja byliśmy pod wielkim wrażeniem i ciary na ciele. Nigdy nie planowałem takiej trasy nikomu, na pewno nie sobie, a tym bardziej osobie bliskiej mi. Więc żadnego doświadczenia w tym temacie nie miałem. Natomiast no było to jakieś fajne wyzwanie i wspólnie z Gosią pewne rzeczy ustaliliśmy, jak to ma wyglądać. No i chyba się udało, a teraz no to szczęśliwy jestem. Może nie tak samo jak Gosia, ale również szczęśliwy, że dotarła. Te największe trudności to było minięcie dróg, takich, które poruszają się samochody, żeby zrobić jak najwięcej luzu Gosi i to było chyba największe niebezpieczeństwo i trudność. Proszę powiedzieć, jakie emocje po prostu Państwu teraz towarzyszą? Niesamowite. Na pewno taka ulga, że już dotarła, że jest w domu. Bo przez te 13 odcinków, 13, dobrze ja mówię? No już jak w Polsce to już tak nie liczyliśmy, bo już byliśmy spokojniejsi. Wiedzieliśmy, że ten pan Piotr jedzie. Przepraszam, że mówię ten, bo nie znamy pana Piotra, to tak nie znaliśmy osobiście, dzisiaj pierwszy raz go widzieliśmy, ale jesteśmy wdzięczni, że wyjechał, że towarzyszył i to my jako rodzice czuliśmy się bezpieczni. Najgorsze były odcinki we Włoszech, Austrii, Czechach, kiedy jechała sama i ten kontakt był z nią. No nie mogliśmy tak dzwonić, bo nie zawsze był internet, nie było zasięgu, jak wjeżdżała gdzieś tam w jakieś góry. No i też to przeszkadzać w jeździe. To były gorsze. Tu już byliśmy trochę spokojniejsi, chociaż niemniej też, no jak rodzice, obawialiśmy się, czy wszystko będzie dobrze. I kończy się ten dzień, kończy się eskapada Gosi. Jesteśmy w Warszawie, jest tam która godzina? Magda, powiedz, która godzina? 17.47, jeden? Coś jeden. Takiego, jeden. Przed czasem dojechaliśmy, ja miałam przyjemność Gosi potowarzyszyć przez ostatnie tam około 40 km. Bardzo się cieszę, że Gosia dojechała zdrowo, bo jedyne, czego się obawiałam, to jakiegoś przeziębienia czy czegoś, czego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale na szczęście wszystko poszło dobrze i co, Gosia, będziesz jeszcze kiedyś coś podobnego robić? Jak myślisz? Tak, tylko musi być to trip dłuższy, cięższy. Zobaczcie, już mam, dzisiaj ma 231, to jest dzisiaj, prawda? Tak, 231 km, a ona mówi, że będzie następna cięższa eskapada, to jest po prostu... Nie, więcej przewyższenia trzeba wrzucić, bo widzę, że tutaj trochę za mało było. Gosia, powodzenia, trzymaj się. Dziękuję.